Chyba udało mi się uciec. To jest ostatnia walizka i mam już wszystko. Hej, ale muszę ukryć skuter, bo mnie jeszcze znajdą. Cześć, Kamila. O, cześć, Jess. Nie wiesz, czemu Barbie nas tutaj ściągnęła? Nie mam zielonego pojęcia. Powiedziała, żebyśmy były koło fontanna. Była bardzo top secret. No właśnie, też mnie to zastanawia. Hejka, dziewczyny. Hej, już jestem. Co się dzieje? Wiesz co? Nie wiem. Barbie zaczyna chyba crazolić. Już jestem, już jestem. Co ty masz na twarzy? No jak to co? Przyszłem w kamuflażu. Teraz na chwilę. No, widzę, że zjawili się wszyscy. Wow, o mama. To co, gotowi na akcję? Barbie, ale co ci się stało? Aukcję? Jaką aukcję? Jak to na jaką akcję? Musimy zabrać to, co nam skradziono. Sandra nie wie, z kim ma do czynienia. Aj! Idziesz, wąsaczu? Z tobą wszędzie, agentko Barbie. Wiem dokładnie, gdzie szukać Sandry. Ledwo mi się tutaj wszystko zmieściło. Połowy mi się udały. Teraz już nikt nie stanie mi na drodze. Nawet Barbie. No i okej, muszę teraz ją powiadomić. Na pewno się zdziwi, że udało mi się to tak szybko. Tak, słucham. Rozumiem. Dobrze. Zaraz będę. Szybko się uwinęła. Czysto! Chodźcie! Detektyw Kelly, kasza do akcji! Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Ale extra frajda! Ja nie wiem, co im się odbija. O, są będzie dobry punkt obserwacyjny. Ojej, aż mam ciara! To mi się podoba. Gdzie mam się ukryć, Barbie? Barbie, a tak w ogóle, co my obserwujemy? Cicho, coś się dzieje. Czekajcie, czekajcie, chyba coś widzę. Ken, ale odsuń się, nic nie widzę. Kto, gdzie, ja? O, sorki. Ktoś podjechał. Słuchajcie, ona ma chyba wspólniczkę. Gdzie? Co się dzieje? Chodźcie, musimy zobaczyć, co knują. Słuchajcie, znalazłam mojego konia. Ale brzydki ptasiełek. O, mój kotel jest fajniejszy. Miau. No, widzę, że się postarałaś.
Więcej ciuszków to już nie było. Zakradnę się, podsłucham. Zobaczę, co kombinują. Co one tam kombinują? Barbie, osłaniam tyły. Ken, jesteś? Jestem, jestem. Zawsze zwarty i gotowy na pozycję. Normalnie jak krętka w ciemno, a raczej w krzakach. Teraz to już na pewno nikt z nami nie wygra. A jak? Barbie tym bardziej. Teraz, gdy okradłyśmy wszystkie szafy, wygrana jest nasza. Nikt nie ma z nami szans, bo nikt nie weźmie udziału w konkursie. O jacie, to o to im chodziło. O nie, tak nie może być. Ha, mam was, złodziejki. Co, myślałyście, że was nigdy nie znajdę? O nie, skąd wy się tutaj wzięłyście? O nie, uciekam. O nie, nic z tego. Puszczaj, Basia, pomóż. O, puśćcie mnie, puśćcie. Nie ma mowy! Sandra, stój! Nie ma takiej opcji! Nie złapiecie mnie! Ups, trochę tu wysoko. Dobra, to powinno starczyć. To by pomyślał, żeby uciekać z własnego domu. Jak zawsze im ucieknę. O jej. Ha, nigdy nie nazywaj Kena Ciamajdo. Oh yeah, oh yeah, aha, aha. Oh yeah, oh yeah. Teraz już nam nie uciekniesz. A, puśćcie mnie, puśćcie. Takiego grata, czy bym sobie kupiła. O, my też mamy Sandrę. Podłożyłem jej nogę i się przewróciła. Chodziło im o konkurs. Zaraz zobaczymy, kim jest wspólniczka Sandry. Rosalinda Kowalski? Rosalinda Kowalski? Baba z telewizji? Tak, to ja. A co wy myśleliście? Że nowy samochód i wycieczka w egzotyczne kraje chodzi piechotą? Ta wygrana musi być moja. A wy teraz już ze mną nie macie żadnych szans. To ja wygram ten konkurs, to ja wygram, słyszycie? Królowa jest tylko jedna. Chyba chciałaś powiedzieć, królowe są tylko dwie. No dobra, nieważne. I tak nikt nie ma ze mną szans. Ach tak? No to się przekonamy. Zobaczymy, kto wygra konkurs. Hej, jeśli chcecie zobaczyć, kto wygra konkurs, to szybko zostawcie łapkę w górę. Jeśli pod tym filmem będzie 3000 łapek w górę, to pojawi się kolejny odcinek z konkursem, w którym weźmiemy udział. I ja mam też pytanie dla osób, które bardzo uważnie oglądały ten film. Napiszcie w komentarzu, kim jest wspólniczka Sandry? Wiecie? No i jeszcze pozdrowienia! Pozdrawiam Monika Jarczok-Bubel. Pozdrawiam Justyna Ciolek. Ja pozdrawiam Laura Apolinarska. Ja chciałabym pozdrowić Ewelina Sitnik. A ja pozdrawiam Emilia Indrys. Do zobaczenia w kolejnej bajce. Pa, 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 pa. Na pewno nie mają z nami szans. My już się postaramy, żeby ten konkurs im się nie udał.